niemieccy przedsiębiorcy, bankowcy zaczną tworzyć spółki joint venture, przez które następnie nastąpił przepływ kapitału. To ten kapitał, a nie plan Marshalla, a nie amerykańskie środki, amerykański kapitał tak naprawdę stał się podstawą niemieckiego cudu gospodarczego. Zostali tylko ci naziści, którzy, no, można odnieść czasami wrażenie, że oni nie mają narodowości. Dzień dobry Państwu, Jakub Zgierski. Witam w gościnnym programie na antenie Niezależnego Lublina. Zanim przejdziemy do dzisiejszej audycji, chciałbym wszystkich Państwa zaprosić do tego, aby wspierać Niezależny Lublin. Na żółtej grafice, która była na początku programu i pojawi się na końcu, są wszystkie informacje, w jaki sposób to można robić. Natomiast teraz przejdźmy już do tematu. W studio jest ze mną pan dr Leszek Pietrzak, historyk, publicysta. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia. W tym pierwszym odcinku, bo nagrywamy dwa, na tyle się umówiliśmy, chciałbym porozmawiać o pana najnowszej książce, mianowicie Operacja Czwarta Rzesza, jak Hitler i Niemcy wygrali II wojnę światową. Tutaj pokazuję okładkę, również widzą państwo za nami. O, właśnie tutaj, tak, jest okładka w tle. Książka ma dosyć taki szokujący podtytuł, ponieważ sugeruje właśnie, że wbrew obiegowej opinii to Niemcy wygrali II wojnę światową, chociaż teoretycznie są państwem, które przecież tę wojnę przegrało, prawda? I chciałem zapytać na początek o taki główny motyw przewodni tej publikacji. Jakby pan tę tezę jakby uzasadnił, tą główną tezę książki? No, zazwyczaj jak mówimy o II wojnie światowej, o tym, kto ją wygrał, a kto przegrał, no to z reguły patrzymy na ten wymiar polityczny, militarny. I tu nie ulega wątpliwości, że II wojnę światową wygrali alianci, a tą wojnę przegrały Niemcy, hitlerowskie Niemcy, czyli III Rzesza. Ja dałem taki rzeczywiście prowokacyjny tytuł, Operacja Czwarta Rzesza, jak Hitler i Niemcy wygrali II wojnę światową. Tytuł rzeczywiście jest taki kontrowersyjny, obrazoburczy. Wiele osób czytając, patrząc na okładkę tej książki, stawia od razu takie, no, takie stwierdzenie, wypowiada, to jest bzdura totalna, no przecież Niemcy przegrały II wojnę światową, to chyba jest oczywiste dla wszystkich. Ale ja postanowiłem spojrzeć na II wojnę światową w innym wymiarze, tak jak już wspomniałem, w wymiarze ekonomicznym, gospodarczym, i zastanowić się, kto tak naprawdę był zwycięzcą II wojny światowej. I postawiłem bardzo kontrowersyjną tezę, że w wymiarze gospodarczym II wojna światowa dla Niemców, dla powojennych Niemiec okazała się zwycięską wojną. I staram się to w swojej książce udowodnić. No, przywołuję wiele faktów, które w mojej ocenie jasno pokazują korzyści, jakie powojenne Niemcy odniosły z II wojny światowej, zwłaszcza w wymiarze grabienia całej Europy. Ja po prostu stosuję wobec III Rzeszy, wobec hitlerowskich Niemiec takie pojęcie złodzieje Europy, które no, jest takim symbolem niemieckich grabieży w czasie II wojny światowej wszystkich podbitych krajów. Ta grabież odbywała się na wielu płaszczyznach, na wielu poziomach. To przede wszystkim grabienie złota, zasobów złota okupowanych państw. To grabienie ich zasobów bankowych, zarówno tych, które były w dewizach, jak i tych, które były w krajowej walucie. To przede wszystkim strasznie opresyjny system fiskalny, grabienie dochodów tych krajów, zwłaszcza okupowanej Polski, czyli generalnego gubernatorstwa. To przede wszystkim wykorzystywanie pracy milionów Europejczyków, którzy byli sprowadzeni do roli niewolników pracujących za głodowe stawki na rzecz III Rzeszy, więc to również była korzyść. To przede wszystkim grabienie surowców, dzieł sztuki i wszelkich dóbr w okupowanych krajach. No, Polska jest tutaj wyjątkowym przykładem tej grabieży, ponieważ no, kradzież naszego majątku narodowego
odbywała się na gigantyczną skalę. I te wszystkie skradzione dobra, te wszystkie zasoby Niemcy lokowali w bezpiecznych miejscach. Złoto, dewizy były lokowane w szwajcarskich bankach, a także w Portugalii, Hiszpanii. Tak samo dzieła sztuki skradzione w poszczególnych krajach były lokowane bardzo często w skrytkach szwajcarskich banków. No i to był proceder, który był na masową skalę. Gdy kończyła się II wojna światowa, Niemcy postanowili dokonać transferu kapitału, technologii i wykwalifikowanych kadr za granicę, po to, aby to wszystko mogło służyć Niemcom już po zakończeniu wojny światowej w nowych warunkach politycznych. Zakładano, że no, Niemcy oczywiście będą istniały w jakiejś formie, więc jak nadejdzie odpowiedni czas, to wszystko powróci do Niemiec. I ja w swojej książce przywołuję taką historię konferencji, która odbyła się 10 sierpnia w hotelu Maison Rouge w Strasburgu. Konferencji, w której uczestniczyli wysocy funkcjonariusze nazistowskiego aparatu, przedstawiciele Kancelarii III Rzeszy, łącznie z szefem tej kancelarii, Martinem Bormanem, wówczas prawą ręką Hitlera, ludzie z aparatu SS, niemieccy przedsiębiorcy, niemieccy bankowcy. To właśnie na tej konferencji w hotelu Maison Rouge w Strasburgu postanowiono, że niemieccy przedsiębiorcy, bankowcy zaczną tworzyć spółki joint venture, przez które następnie nastąpił przepływ kapitału. Te spółki były zasilane kapitałem przez Bank Rzeszy, przez różne instytucje utworzone przez nazistów, które gromadziły kapitał w czasie wojny. Nastąpił przepływ tego kapitału. Te spółki z reguły później znajdowały się w krajach Ameryki Południowej, Argentynie, gdzie rządził Perón, Chile, Brazylii, we wszystkich krajach Ameryki Południowej. Tam też emigrowała po wojnie nazistowska emigracja, bardzo szybko przemieniając się w przedsiębiorców, bankierów, animatorów życia gospodarczego, czy stanowiąc jak gdyby takie polityczne zaplecze rządzących, no bo wielu funkcjonariuszy nazistowskiego aparatu zaczęło pełnić w tych krajach różne funkcje w administracji. Były to bardzo ważne funkcje, doradcy, jak na przykład doradcy szefa MSW czy innych instytucji. No i tam zaczęło odradzać się niemieckie życie gospodarcze. I cóż, dopiero w końcu lat 50., na początku lat 60., nastąpił z powrotem powrót tego skradzionego i wytransferowanego przed zakończeniem II wojny światowej kapitału do Niemiec. To ten kapitał, a nie plan Marshalla, a nie amerykańskie środki, amerykański kapitał, tak naprawdę stał się podstawą niemieckiego cudu gospodarczego, który przeszedł do historii jako cud Erharda od nazwiska ówczesnego kanclerza Niemiec Ludwika Erharda. Ten cud był takim pierwszym ważnym krokiem do powojennej odbudowy Niemiec. Ten cud w zasadzie sprawił, że od tamtej pory Niemcy dynamicznie się rozwijały, wyprzedziły inne kraje Europy Zachodniej i stały się niekwestionowanym liderem gospodarczym zachodniej Europy. To, że dzisiaj Niemcy sprawują, rządzą Unią Europejską, są tym krajem, który narzuca swoją wolę innym, no jest wynikiem właśnie całego tego procesu powrotu kapitału skradzionego w czasie wojny, budowy gospodarczej potęgi Niemiec po wojnie, no co zakończyło się sukcesem, bo Niemcy rzeczywiście stały się potęgą gospodarczą Europy, są największym krajem, najsilniejszym, z najbardziej dynamiczną gospodarką i to oni mogą dyktować swoje warunki polityczne innym. Tak w skrócie mógłbym ten proces scharakteryzować.
Właśnie wspomniał Pan o Unii Europejskiej. Ten termin, że mamy do czynienia z Czwartą Rzeszą, że tak naprawdę Unia Europejska jest takim tworem oczywiście ekonomicznym, gospodarczym, ale w pewnym sensie takim właśnie wcześniej niezrealizowanym marzeniem tych elit niemieckich, żeby zjednoczyć Europę i nawet jak się nawet tak potocznie mówi w internecie, jeżeli nie udało się wojną, to teraz udało się właśnie poprzez gospodarkę te wszystkie kraje jakoś Niemcom podporządkować. Tak w uproszczeniu oczywiście. I jakby Pan do takiej refleksji się odniósł? No cóż, wróćmy do tego momentu II wojny światowej. Po klęskach pod Stalingradem na Łuku Kurskim elity III Rzeszy zaczęły sobie zdawać sprawę, że wojna jest przegrana, że tej wojny wygrać Niemcy nie mogą. Nie mają ani sił, ani środków, żeby tą wojnę wygrać. Zresztą, no cóż, wypowiedzenie wojny Stanom Zjednoczonym było chyba jednym z największych błędów. Niemcy, Hitler wypowiedział wówczas wojnę największej potędze świata, która Niemcy pod względem siły gospodarki biła na głowę. Więc było już jasne, że Amerykanie ze swoim potencjałem doprowadzą do zwycięstwa, Niemcy zostaną pokonane. Innej drogi nie było. Te elity zaczęły sobie zdawać sprawę z tego, że wojna jest przegrana i trzeba zrobić wszystko, żeby uratować jak najwięcej z tego, co Niemcy do tej pory osiągnęły, a w wymiarze gospodarczym osiągnęły bardzo wiele, bo gigantycznie się wzbogaciły. No i chodziło o to, żeby skorzystać z tego bogactwa, z tego kapitału w odpowiednim czasie. Ten czas nadszedł dopiero wówczas, gdy sytuacja się politycznie wyklarowała. W 1949 roku powstaje Republika Federalna Niemiec. Niejako w odpowiedzi na powstanie RFN powstaje Republika Demokratyczna pod auspicją Związku Sowieckiego, Niemiecka Republika Demokratyczna, tak, mamy dwa państwa niemieckie, ale to RFN jest tym spadkobiercą, można powiedzieć, III Rzeszy. Mimo że tego się oficjalnie nie mówi, ale w sensie politycznym, prawnym tak było. To Republika Federalna Niemiec była spadkobiercą III Rzeszy i to ona była beneficjentem tego skradzionego bogactwa, kapitału, który został wytransferowany za granicę. Moment, który stał się odpowiedni do powrotu tego bogactwa, tego kapitału, to tak jak powiedziałem, lata 60., kiedy ten kapitał płynie do Republiki Federalnej Niemiec, następuje dynamiczny rozwój tego państwa i w zasadzie tak trwało do końca, do upadku komunizmu. W 89 roku Niemcy są już absolutnie najsilniejszą gospodarką zachodniej Europy. No i jest jasne, że ten proces zjednoczenia Europy może się odbyć niejako tylko pod auspicjami Niemiec, że to Niemcy będą rozgrywały Europę politycznie. Dla mnie jak najbardziej uzasadnionym jest to, żeby określać Niemcy jako czwartą, powojenne Niemcy jako czwartą Rzeszę, tak? I powiem tak, no i ta teza, którą ja postawiłem w książce, wydaje się być jak najbardziej racjonalna i logiczna, bo na każdy konflikt zbrojny możemy patrzeć w różnych wymiarach. Zawsze patrzyliśmy na II wojnę światową w wymiarze politycznym, politycznym, społecznym, militarnym. Natomiast bardzo rzadko na konflikty patrzy się w tym wymiarze czysto gospodarczym, czysto ekonomicznym. Tutaj jak popatrzymy, no to ewidentnie to, co dzisiaj ma w Europie, sięga to przywództwo Niemiec, to, że Niemcy są najważniejszym krajem, najsilniejszym, który decyduje o Europie, no, ma swoje korzenie w czasach II wojny światowej, w tej niemieckiej grabieży. Także ja powiedziałbym, że samo to określenie jest jak najbardziej zasadne, ponieważ ono pokazuje pewną ciągłość pomiędzy współczesnymi Niemcami, a Niemcami czasów Adolfa Hitlera. A dlaczego na okładce, tutaj Państwo jeszcze raz zobaczą, na okładce
mamy oczywiście Adolfa Hitlera, ale również Angelę Merkel, którzy patrzą na siebie, te dwie postacie są tak skierowane naprzeciwko. Co ma to dokładnie symbolizować? To też ma pokazywać pewną ciągłość między Niemcami Angeli Merkel, a między Niemcami Adolfa Hitlera. Wtedy, gdy pisałem tę książkę, gdy ona się ukazała, kanclerzem Niemiec była jeszcze Angela Merkel. No i ona była silnym kanclerzem, tak? Proszę zwrócić uwagę na to, że niejako taką postacią, do której Angela Merkel lubiła się odwoływać, w jej gabinecie wisiał nawet portret, to była Katarzyna II, tak? To był taki symbol polityczny, do którego Angela Merkel lubiła się odwoływać. Chciała być taką Katarzyną II współczesnej Europy. I można powiedzieć, że poniekąd udało jej się zbudować taką pozycję, mocną pozycję, bo rzeczywiście stanowisko Angeli Merkel w wielu kwestiach było decydujące. Weźmy chociażby sprawę napływu uchodźców do Europy w 2015 roku. To Angela Merkel narzuciła wszystkim swoją wizję, więc jej pozycja w Europie była mocna. Można powiedzieć nawet przewrotnie, że była tak samo mocna jak Adolfa Hitlera, który podbił większość Europy w czasie II wojny światowej, więc to, że te dwie postacie znalazły się na okładce książki, również wydaje mi się jak najbardziej uzasadnione. Mhm. Oprócz tego wątku gospodarczego, czyli tej Unii Europejskiej, którą de facto rządzą Niemcy, jeszcze oczywiście mamy do czynienia z pewnymi zabiegami w sferze polityki historycznej i o tym jest ta druga książka, którą pan wcześniej napisał, jeśli pan mógłby ją pokazać też, to ona dotyczy bardziej kwestii tego, jak Niemcy próbują przedefiniować to, jak wyglądała II wojna światowa, kto był ofiarą, kto był katem i tak dalej. No więc właśnie, książka Operacja Czwarta Rzesza to tak naprawdę jest kontynuacja moich zainteresowań Niemcami doby II wojny światowej powojennymi. Pierwszą książką, którą napisałem na temat Niemiec, to jest Tajna wojna Niemców z Polską, która ukazała się w 1998 roku. I w tej książce skupiłem się jedynie na wymiarze pewnej ofensywy informacyjnej, jaką powojenne Niemcy, zachodnie Niemcy podjęły na arenie międzynarodowej. Ta ofensywa informacyjna przede wszystkim dotyczyła zmiany wizerunku Niemiec na arenie międzynarodowej po II wojnie światowej. No bo tak czy inaczej II wojna światowa zakończyła się tym, że Niemcy były postrzegane na arenie międzynarodowej jako kraj, który wywołał wojnę, jako kraj, który napadł na wiele europejskich państw, jako kraj, który okupował inne państwa, jako kraj, który dopuścił się wielu masowych zbrodni w czasie II wojny światowej. To był bardzo zły wizerunek, i było tak w latach 50., że nawet niemieckie towary w wielu krajach nie były kupowane, ponieważ były kojarzone z krajem, który dopuścił się zbrodni, z krajem, który dopuścił się Holokaustu, tak? Czyli masowej zbrodni na Żydach. I należało to zmienić. O tym w Niemczech, w niemieckich kręgach rządowych, w kręgach Republiki Federalnej Niemiec dyskutowano od początku powstania tego państwa. Co zrobić, aby zmienić ten wizerunek Niemiec, aby Niemcy powojenne nie były kojarzone z krajem zbrodniarzy, nie były postrzegane jako kraj zbrodniarzy. I Niemcy postanowiły prowadzić taką własną, nazwijmy to własną politykę historyczną, wprowadzić do obiegu szereg pojęć historycznych, które redefiniowały II wojnę światową. Jednym z takich pojęć były polskie obozy koncentracyjne, o którym ja bardzo szczegółowo piszę w tej książce. Drugim takim pojęciem, o którym warto tutaj, to jest pojęcie nazistów, tak? Czyli to pojęcie, które
miało rzekomo po raz pierwszy pojawić się w rozmowie kanclerza Republiki Federalnej Niemiec Konrada Adenauera, w rozmowie z Ben-Gurionem, szefem Izraela w hotelu Waldorf Astoria w Nowym Jorku, gdzie Adenauer powiedział do Ben-Guriona tak, no przecież co siódmy Niemiec należał do partii nazistowskiej, więc jeśli mamy mówić o odpowiedzialności za II wojnę światową i za zbrodnie, jakie miały miejsce w czasie II wojny światowej, to musimy mówić o nazistach, a nie o Niemcach. Ben-Gurion, jak usłyszał to od Adenauera, no to powiedział tak, to dobrze, to ja w swojej modlitwie za ofiary Holokaustu będę mówił o, do Boga będę mówił o ofiarach nazistów, a nie Niemców. I tak zostało. Dlaczego Ben-Gurion zgodził się na takie pojęcie? No, Izrael, powojenne państwo żydowskie, powstało w 1948 roku. Powstało w zasadzie od początku musiało istnieć w konflikcie z otaczającym go światem arabskim, wrogim światem arabskim. Musiało się bronić i prowadziło notoryczne wojny z państwami arabskimi. Potrzebowało technologii militarnych, a Niemcy, nie dość, że miały bogatą tradycję techniki wojskowej, dobrze rozwiniętą technikę wojskową, miały specjalistów, więc Niemcy postanowiły pomóc Izraelowi w tym, żeby Izrael mógł zbudować własny przemysł zbrojeniowy, między innymi kwestia projektowania izraelskich czołgów, rakiet. To wszystko odbyło się przy pomocy specjalistów niemieckich. W związku z czym oba kraje były zainteresowane tym, żeby nawiązać bardzo bliską współpracę, na czym zależało nie tylko Republice Federalnej Niemiec, ale przede wszystkim Izraelowi. No i Izrael zgodził się na to, żeby zaczął tolerować, że tak powiem, zgodził się w zasadzie na tolerowanie tej polityki historycznej, jaką prowadziły Niemcy, tego nowego języka mówienia o przeszłości, tak? I te terminy wtedy weszły do obiegu, tak? Termin naziści, polskie obozy koncentracyjne i tak dalej, i tak dalej. Gdy upadł komunizm, to, że tak powiem, już oba te terminy były mocno osadzone w naszej pamięci, w języku mówienia o przeszłości. I to była bardzo ważna rzecz, bo oprócz Niemcy to już założyli zresztą w końcu wojny, że oprócz tego kapitału, tego bogactwa zrabowanego w czasie wojny, które ma być wykorzystane w przyszłości do zbudowania potęgi gospodarczej Niemiec, równie ważna jest sfera przeszłości. Czyli ważne będzie to, aby zrzucić piętno zbrodniarzy, zrzucić z siebie piętno kraju, który wywołał II wojnę światową i dopuścił się zbrodni. No i Niemcom się to w dużej mierze udało, o czym świadczy obecna sytuacja. No bo dzisiaj w tym języku mówienia o przeszłości w Europie, no Niemcy nie są już takim krajem, który, owszem, tak, Hitler, ale to naziści, tak jakby ci naziści byli pewną grupą, która zdobyła władzę i dokonała zbrodni. Odcięto, że tak powiem, od tej odpowiedzialności za II wojnę światową Niemcy i Niemców. Zostali tylko ci naziści, którzy, no, można odnieść czasami wrażenie, że oni nie mają narodowości. Ta polityka się Niemcom udała. To oni narzucili tą narrację pozostałym krajom europejskim. Znacznie częściej dzisiaj się mówi o polskich obozach koncentracyjnych. Dla przeciętnego zjadacza na zachodzie, zjadacza chleba na zachodzie, polskie obozy koncentracyjne są automatycznie kojarzone z obozami koncentracyjnymi, jakie stworzyli w czasie wojny Polacy. Nie z Niemcami. Nie mówi się o niemieckiej odpowiedzialności, o niemieckich zbrodniach, o niemieckiej grabieży. O tym się nie mówi. Zresztą cóż, najnowsze badania pokazują, że w ogóle Niemcy wyparli tą
przeszłość. Ja sobie przypominam takie badanie, które kilka lat temu przedstawił, wyniki tego badania przedstawił niemiecki Spiegel, gdzie zrobiono badania wśród młodych ludzi pomiędzy 15 a 25 rokiem życia i okazało się, że 67% ankietowanych wskazała, że Niemcy nie ponoszą szczególnej odpowiedzialności za II wojnę światową. To jest efekt tej polityki historycznej, jaką prowadziły Niemcy po II wojnie światowej, świadomej polityki zakłamywania historii, rugowania z historii pewnych wydarzeń, tworzenia pojęć, które miały odwrócić uwagę od niemieckiej odpowiedzialności za II wojnę światową. Jak już wspomniałem, polskie obozy koncentracyjne to był termin, który został stworzony po to, aby przynajmniej część tej odpowiedzialności zrzucić na Polaków. Ten termin sprawił, że dzisiaj na świecie bardzo dużo ludzi uważa, że Polacy odpowiadają za zbrodnie II wojny światowej, Polacy odpowiadają za masową zagładę Żydów. Więc to było jedno z tych pojęć, które zrzuciły odpowiedzialność z Niemców na innych, w tym przypadku na Polaków. Także o ile druga książka rozpatruje II wojnę światową w kategoriach, kto był gospodarczym zwycięzcą II wojny światowej, to ta pierwsza książka, Tajna wojna Niemców z Polską, szczegółowo opowiada o, umownie nazwijmy to, polityce historycznej, jaką zainicjowały powojenne Niemcy, czyli Republika Federalna Niemiec. Szczegółowo skupiłem się w tej książce na tym terminie, który dzisiaj jest używany w mediach na całym świecie, który jest w obiegu informacyjnym, czyli polskich obozach koncentracyjnych. Ta polityka, tak jak już powiedziałem, nie tylko zrzuciła odpowiedzialność z Niemców, ale sprawiła, że wiele innych narodów, w tym przede wszystkim Polacy, stali się współsprawcami zbrodni z czasów II wojny światowej. Mhm. A mógł pan dopowiedzieć jeszcze do tego wątku o organizacji Gehlena, czyli jak to dokładnie od wewnątrz stworzono w tych niemieckich służbach? Tak, ja szczegółowo opowiadam o tym w tej swojej pierwszej książce, czyli Tajna wojna Niemców z Polską. Organizacja Gehlena. No, generał Gehlen, szef komórki Fremde Heere Ost, czyli Obce Armie Wschód, człowiek, który dysponował wiedzą na temat Sowietów, który miał dokumenty, którymi mogli być zainteresowani alianci. No bo trzeba powiedzieć jasno, że koniec II wojny światowej już był tym momentem, w którym obie strony zdawały sobie sprawę, że po wojnie, i to dość szybko, dojdzie do tego konfliktu między światem zachodnim a Sowietami, bo już różnice interesów wychodziły, już było wiadomo. No i Gehlen postanowił zagrać swoją wiedzą, swoimi archiwaliami. Zgłosił się do Amerykanów, przedstawił, kim jest, powiedział, co ma do zaoferowania. Bardzo szybko został wywieziony z Europy do Stanów Zjednoczonych. Tam prowadzone były z nim rozmowy przez szefów amerykańskich służb. I on powrócił później do Niemiec, powierzono mu misję stworzenia organizacji wywiadowczej. Ta organizacja początkowo nazywana była umownie organizacją Gehlena, zajmowała się wywiadem, głównie wywiadem skierowanym wobec Sowietów, Związku Sowieckiego i całego bloku sowieckiego, na czym Gehlen się znał. Później w momencie powstania Republiki Federalnej Niemiec ta organizacja stała się zaczynem do powstania oficjalnych służb państwowych wywiadowczych Republiki Federalnej Niemiec, czyli Bundesnachrichtendienst. I w tej organizacji Gehlena, do tej organizacji Gehlena trafiło wielu nazistów. Nawet były komórki, w których
w których dominowali ludzie z przeszłością w SS, z przeszłością w pracy w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa III Rzeszy. Ja w swojej książce wspominam o takiej komórce, która była kierowana przez Alfreda Benzingera, która zajmowała się prowadzeniem wojny informacyjnej. Według moich ustaleń to właśnie ludzie w tej, z tej komórki byli autorami pojęcia polskie obozy koncentracyjne, który to termin później został podsunięty politykom, zwłaszcza Konradowi Adenauerowi. To również ludzie z tej komórki byli autorami tego pojęcia naziści, tak? Więc Niemcy uruchomiły wtedy te służby wywiadowcze, były tym głównym takim motorem tej polityki, tej wojny informacyjnej prowadzonej na polu przeszłości przez Niemców z innymi. No w czasach zimnej wojny myśmy na to nie zwracali uwagi. Komunistyczne władze w Polsce nie zwracały na to uwagi, no bo wiadomo, no, istniał pewien konflikt między światem zachodnim a wschodnim. Myśmy do 70 roku nawet nie mieli oficjalnych relacji z Republiką Federalną Niemiec, więc na to nie zwracano uwagi, jak ten termin pojawiał się najpierw w mediach niemieckich, potem pojawił się w mediach amerykańskich, potem były lata 70., epoka Gierka u nas, Gierkowi zależało na współpracy gospodarczej z Niemcami, na kredytach z Niemiec i też nikt nie zwracał uwagi na te kłamliwe terminy. No potem mieliśmy epokę Jaruzelskiego, mroczną epokę. No, gdzieś to się po prostu zgubiło. Tak naprawdę my dopiero zaczęliśmy zwracać uwagę w okolicach 2000 roku, kiedy na ten termin polskie obozy koncentracyjne, kiedy on każdego tygodnia, każdego dnia pojawiał się w jakichś mediach na świecie, tak? I dopiero wtedy zauważyliśmy, że ten termin, krótko mówiąc, zupełnie wywraca rolę historyczną Polski, zupełnie wskazuje na inną rolę Polski w czasie II wojny światowej, niejako przesuwa nas z pozycji ofiary na pozycję współsprawcy II wojny światowej i zbrodni, jakie się w jej czasie dokonały. Dopiero wtedy na to zwróciliśmy uwagę, polski MSZ zaczął zbierać informacje. No i powiem tak, dziś jesteśmy w takim miejscu, gdzie bardzo trudno jest odwrócić to, co Niemcy robili przez kilkadziesiąt lat, czyli narzucili swoją wolę, narzucili pewne pojęcia, które funkcjonują już mocno w przestrzeni informacyjnej. Więc ta polityka w obszarze przeszłości była równie ważna dla Niemiec powojennych, jak to, co działo się w ich gospodarce. I o tych dwóch problemach są te dwie moje książki. Myślę, że w tym miejscu postawimy przecinek, tudzież średnik. Powiedzieliśmy o tych dwóch najważniejszych książkach, natomiast w drugim nagraniu skupimy się na pana kanale. Tutaj możemy pokazać wstępnie ten kanał, wyświetlić, czyli Zakazane Historie. Jest to kanał na YouTubie, który pan doktor Pietrzak prowadzi. Imponująca liczba subskrybentów, 213 tysięcy i filmy, które mają właśnie po kilkadziesiąt, po kilkaset tysięcy wyświetleń. Oczywiście wszystkich chętnych, zainteresowanych odsyłamy na ten kanał. I właśnie w tym drugim programie opowiemy troszeczkę szerzej właśnie w ogóle o samym zamyśle tego kanału. Natomiast tutaj, tak jak powiedziałem, postawimy przecinek, ponieważ o tych książkach opowiedzieliśmy, czyli Operacja Czwarta Rzesza, jak Hitler i Niemcy wygrali II wojnę światową oraz Tajna wojna Niemców z Polską. Dziękuję bardzo za występ. I zanim się pożegnamy, jeszcze raz przypomnę o tym, że na początku ekranu, jak i na końcu właśnie pojawia się zawsze ta żółta grafika, na której widać informacje o tym, jak można wspierać niezależny Lublin, a przypominam o tym, że utrzymujemy się dzięki Państwa wsparciu i właśnie dzięki niemu możemy realizować tego typu ciekawe materiały. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do sekcji komentarzy i do usłyszenia w kolejnym programie.